Cześć wam wszystkim, z tej strony Pan, otrzymałem wam kolejny odcinek z moi drodzy Clash Royale i dzisiaj przyszedł czas, aby sobie zagrać nowy challenge i jest to challenge z lawą, więc no jak jest challenge z lawą, a ja gram deckiem z lawą od chyba początku mojej przygody w Clash Royale, no to muszę go zagrać na odcinku. Dzisiaj będziemy grali specjalny challenge, Super Card Event, Super Lava Hound Challenge, zobaczymy jak mi pójdzie, jest do zrobienia 5 winków, a potem jest do zrobienia chyba też 5 winków, więc 10 winów do zrobienia w sumie. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Clasha, no to standardowo strzelcie łapeczkę w górę. Oprócz tego zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, żadnego odcinka nie przegapić. Jeżeli cokolwiek kupujecie w Clashu, no to pamiętajcie o kodziku PANDA, czemu mi to zleciało. Więc wpisujcie kodzik PANDA, mi się już tutaj zresetował, więc wpisuję na nowo. I moi drodzy, zapraszam was również na live'y na Trovo, codziennie godzina 18. Wczoraj był live'ik z Clash Royale, więc jak lubicie Clash Royale, to tam też Clash Royale jest. I co to jest za jakaś super lawa? Wytychy, dobra, ja robię swój deck generalnie, więc robimy swój deck. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, cyk. Dajemy następnie, gdzie my mamy nasze karty. Tutaj mamy jeszcze, dobra. Kolejną kartę, jaką bym sobie tutaj dał, to jest tak, Fireball. Po Fireballu minionki, strzałki. I co ja tam jeszcze muszę mieć? Minionki, strzałki, Fireball. Okej. Czego jeszcze nie mam? Dobra, moi drodzy, deck już jest cały, więc lecimy Super Lava Hound Challenge. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czemu ta lawa była taka dziwna i kosztowała 8 eliksiru. To jest akurat dziwne, bo lawa kosztuje 7, a nie 8. Więc ciekawa rzecz tutaj na tym challenge'u. Rzuciliśmy sobie na początku balona, balon leci full HP, nikt go nie broni póki co, więc dla mnie spoko. Rzucamy sobie Inferno Dragona tutaj na obronę. Na spokojnie, rzucamy sobie Electro Wizarda jeszcze, cyk, nikt tutaj nie przeleci. Dobra, bardzo ładnie, blokujemy ten cały atak. Leci jeszcze kontra i zaraz postawimy sobie tą super lawę. Nie wiem, czy to jest jakaś lepsza lawa niż zwykła. Zobaczymy. No niestety tutaj nasz elektro padł. Jest jeszcze Inferno. Inferno coś tam spróbowało, ale nie do końca to wyszło. W ogóle znowu jest ta jakby zwykła arena pucharkowa, więc fajnie, bo lubię ją, a rzadko kiedy jest w tych sezonach, więc spoczko, że ona jest. Aha, to jest lawa z Rage'em po prostu, dobra. To już wszystko wiadomo. Wygląda jak była jakaś 3 razy grubsza, więc to też taka uwaga na ten temat. Firecracker, dobra, to będzie wkurzające, ale no nic z tym raczej nie zrobimy. Możemy rzucić szybkie strzałeczki ostrzegawcze. Okej. Co tu się stało? Dwie zwykłe lawy z tego wypadają. Co? Przecież to jest zbyt OP. Ten Super Lava Challenge to będzie jakiś mój ulubiony. Co jest grane? Z tej mega lawy wypadają dwie małe lawy i z tej dwóch małych law wypadają jeszcze te Fire Spirity. O kurde, znaczy Fire Spirity, lawa popsy, wiecie o co mi chodzi. Nie, no to jest mocny challenge, to jest fest mocny challenge w takim razie. Więc moi drodzy, lecimy dalej. Robimy sobie cyk elektro, bardzo ładnie. Niestety został trafiony i teraz trzeba uważać mocno. Trzeba mocno uważać na tą lawę. Inferno, skręć, proszę cię. Bo jak nie skręcić, to będzie straszny przypał. Nie skręca, no serio? No weź, no Inferno, mogłeś skręcić, Jezu. Dlaczego on nie skręcił? Nie no, teraz to jest straszny przypał. Bonda balona na 100% za chwilę. No właśnie, już dał balona. Ja też mogę dać balona, ale nie mam czym bronić, kurczę pieczone. Ja niestety nie mam czym bronić i to mnie troszeczkę martwi. Gdyż no, on ma już dwie te lawy. Ja nie mam balona. Tutaj jeszcze poleciał jakiś szybki fireball. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj dajmy sobie to. Okej, mniej tych lava popsów wypada, przynajmniej tyle. Okej, w miarę to obroniłem, w miarę to obroniłem. Nie jest najgorzej, tam balon obija, zbił całą wieżę. Dwie wieże są moje, rzucamy drugiego balona. Dwie lawy zaraz wylecą z tej ogromnej lawy. No i myślę, że to będzie nasze zwycięstwo, więc pierwszy meczek poszedł mi dosyć dobrze, moi drodzy. I lecimy dalej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I mam nadzieję, że uda nam się tutaj zwyciężyć i mam nadzieję, że dojdziemy do drugiego etapu i tam zrobimy kolejne 5 winów i odblokujemy wszystkie nagrody, które są dostępne w tym oto challenge'u. Dobra, moi drodzy, póki co jak widzicie 4 winy bez żadnego problemu, naprawdę 4 winy pod rząd siadły, więc lecimy sobie dalej. Jest taki problem, bo jak wyglądacie ten film, to jest, moi drodzy, środa, ale ja go nagrywam, jest wtorek, jest godzina 17:40, a ja o 18:00 codziennie mam live'y na Trovo, więc chyba zrobimy tak, że
ten meczek jeszcze gramy sobie normalnie. Zaraz będę odpalał sobie live'ika, a po prostu drugą część challenge'u dogram na live'iku. No i będziecie mieli jakby pokazane gierki, które były na live'ie bezpośrednio, więc jak ktoś oglądał wczorajszego live'a, no to w sumie będzie widział dwa razy ten meczek, który pewnie pokażę pod koniec odcinka. Ale na razie jeszcze lecimy z tym, zobaczymy jak to będzie wyglądało, musimy wygrać, bo tutaj mocno nas podjechał na razie tą lawą, zbił nam połowę wieży, więc to jest naprawdę dosyć sporo. My jeszcze tą lawą nie graliśmy, a i tak zbiliśmy mu 900 HP, więc myślę, że też w miarę ładnie sobie poradziliśmy. Kolega tutaj daje armię szkieletów, my też sobie postawimy, więc tym nas akurat nie zaskoczy. Zbieramy 10 eliksirów, walimy sobie tutaj tą super lawę i zobaczymy co z tego wyjdzie, więc dajemy super lava hound i leci już sobie boczkiem. Teraz dajemy balona za tym, no i fajnie by było jeszcze wcisnąć minionki. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo widzę, że troszeczkę lipa z eliksirem, nie ma jeszcze podwójnego eliksiru póki co, więc może być ciężko. Wrzucamy sobie na spokojnie balonika, wrzucamy sobie minionki również. Okej, on dał Inferno Tower, znaczy Inferno Dragona, dobra, balon leci, bardzo ładnie. Minionki moje się wracają, balon tam mocno obije, myślę, że zbił prawie, że do zera, można powiedzieć. Bo bomba i te popsy raczej to dobiją. Dobra, teraz tak, on postawi tutaj coś, chyba nic nie będzie stawiał. Ja czekam aż właśnie ten Fireball wybuchnie, dajemy sobie Electro Wizarda. Electro Wizard będzie troszeczkę spowalniał, co prawda i tak mi zbiją wieże te lava popsy, ale przynajmniej troszeczkę będzie to spowolnione. Mamy już tutaj mocno, moi drodzy, obitą, nie obitą wieżę, co ja mówię, w ogóle nieważne. Troszkę nam obije główną wieżę, o to mi chodziło, ale niezbyt dużo nam zada. Myślę, że możemy sobie wrzucić balona. On teraz ma coś lipę z eliksirem, bo widzę, że jeszcze nie postawił tej super lawy, więc on ma chyba lipę z eliksirem, tak mi się wydaje. Ładnie tutaj to obroniliśmy, tam poleciał Fireball na tego Inferno Dragona. Inferno Dragon dobity. Dobra, pięknie, 1600 HP, 30 sekund do końca, chyba będzie piąte zwycięstwo pod rząd, więc moi drodzy, ten challenge idzie mi naprawdę bardzo, bardzo świetnie. Fajnie, super, mega zarąbisty challenge, serio, jeden z moich ulubionych, jeszcze z lawą, coś pięknego, lecimy dalej i widzimy się, myślę, że jak odblokuję, nie odblokuję, tylko jak już będę kończył ten challenge, bo tak jak mówię, zaraz odpalam live'a, więc resztę challenge już sobie przejdę na live'ie i pokażę wam już ostatni meczyk, gdzie po prostu będę odpadał i zobaczymy jak to będzie wyglądało. I pozdrawiam wszystkie osoby, które były wczoraj na live'ie na Trovo, a jeżeli wy chcecie również być na live'ach na Trovo, to dołączajcie, pierwszy link w opisie oraz w komentarzach również macie linka, więc zapraszam wszystkich i może akurat kolejny odcinek jakiś też będę nagrywał na live'ie, to wtedy na przykład, o, pokażę czat pod koniec tego odcinka, ci co byli na live'ie, więc widzimy się jak już będę kończył ten oto challenge. To będziemy mieli 10 minut z rzędu. Zaraz wam pokażę zresztą, że jest 10 minut z rzędu. Antonio jakiś. Antonio Intali Warriors. Dawaj kolego. Atakuje jakimś Hograiderem. Hograider lava. Ciekawe, ciekawe połączenie. Ile miałeś dzisiaj lekcji? Dzisiaj ile miałem lekcji? Dzisiaj miałem 6. Do 13 zaczynałem o 7.30, więc 6 chyba. Coś takiego. Jak coś to za 10 minut mam szkołę muzyczną i będę awczył, to czy będzie mi naliczał manę? Tak, będzie naliczał manę. Noob Victor, witam na streamku, siemaneczko. Dawajcie obserwacje, dobijamy top 2 w Polsce. Top 2 obserwacji w Polsce dobijamy. Dobra, lecimy dalej. Ta lawa sobie tutaj leci na spokojnie. Walimy zaraz tutaj minionki obok. O nie. Dobra, musimy zrobić coś takiego. Szybko, trzeba zbić te... O, idealnie. Idealnie tą Firecracker wywaliło w kosmos, idealnie. Tylko jeszcze, żeby wywaliło Wizarda, to by było spoko. Ja w czwartek zaczynam o godzinie 9.50. To dosyć późno. Nie wiem, Jeleń, co ile można zmieniać nick na Trovo, nie mam pojęcia. Masz kontakt z Farelem? Mam kontakt z Farelem, jak najbardziej. Farel miał być na High League'u, ale nie wiem, czy tam obserwujecie go, czy nie, na Instagramie. Mówił, że jest chory i niestety go nie było, a szkoda, bo byśmy się spotkali. Ale jadę do Warszawy niedługo, więc może w Warszawie się spotkamy, bo on tam mieszka. Marcel na fali, witam na streamku, siemaneczko byczku. Witam, witam. Zdalne najlepsze, no ja też lubię zdalne. Wysłałem do Nate'a, nie ma go, wysłałeś przez PSC?
Jak wysłałeś przez PSC, to zaraz się pojawi. A jeśli wysłałeś normalnie, no to muszę sprawdzić, czy się coś tam nie zacięło. Misie Kisielek, dzięki za 5 eliksirów na czacie, pozdro dla ciebie. Dobra, bo tutaj mocno go obijamy, minuta do końca. Ja mam 2200 na wieży, on ma 800, więc w sumie spoczko nam idzie. Teraz tak, ja bym sobie walnął, myślę, że coś takiego. To będzie spoko. Teraz bym sobie walnął jeszcze coś w tym stylu. Jan Pro 23344, witam również na live'iku, siemaneczko morteczko. Ej, no bo dawajcie obserwacje, to będzie kamerka. No dokładnie, wbijajcie na trowo, zostawiajcie obserwacje. Jak dobijemy 875 followów, to dzisiaj będzie kamerka na live'iku, więc warto sobie tutaj zostawić followka, żeby też dostawać powiadomienia. I zainstalujcie sobie aplikację trowo na telefon, to będziecie mieli powiadomienia jak live odpalę. Dobra, bo to jest straszna lipa w tym momencie. Straszna, straszna. Naprawdę, bardzo straszna lipa, bo tutaj chyba kolega mnie zbije. Nie zbije, nie zbije, nie zbije. Let's go, let's go, udało się wygrać. Szymon 12, witam na live'iku. Moi drodzy, mamy w tym momencie, uwaga, uwaga, przeszedłem challenge, no. Chciałem powiedzieć jakieś słowo, co nie istnieje, jakiś przejściony challenge, dobra, nieważne. Odbieramy sobie to, wildcard legendarny, bardzo fajnie. I przeszedłem cały Super Lava Hound Challenge bez żadnej porażki. Patrzcie to, gdzie to jest? Tutaj, activity log. Mam tak, zwycięstwo, 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 zwycięstwo. A, i się przerwało, ale generalnie bez żadnej przegranej. Gdzie tu jest? O, tu już jest arena. Ile ja mam winów pod rząd? Patrzcie to, tu jest pierwsza przegrana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć na arenie i z challenge'u 10, czyli w sumie 15 winów pod rząd walnąłem, ale szefito jestem, dobra. Moi drodzy, myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten challenge. Jeszcze sobie tutaj pokażemy osoby, co są na live, więc możecie tutaj pisać pozdro YouTube, ja na szybko pokażę, uwaga, uwaga. Pozdro YouTube leci, czy nie leci pozdro YouTube. Misiek, dzięki za kolejne 5 eliksirów, pozdro dla ciebie mordeczko. Dobra, czekajcie, tutaj macie Instagrama mojego, więc jak ktoś mnie nie obserwuje na Instagramie, no to gorąco zapraszam na mojego Instagrama, moi drodzy. I tutaj mamy pozdro YouTube leci, pozdro YouTube na czacie, czekajcie, czekajcie, bo czatu nie widać. No, czy ja to mogę przesunąć? Nie to, nie to, nie to. Dobra. O, tutaj jest pozdro YouTube leci, pozdro YouTube od wszystkich, więc tak by to, moi drodzy, wyglądało. No i mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, strzelcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijajcie na trowo. Jak widzicie, tutaj są live'iki, dużo osób siedzi i ogląda live'y, więc gorąco zapraszam codziennie godzina 18. I to by było na tyle z odcinka, więc trzymajcie się. Cześć!